Halo, halo, jest tu kto? Cześć wszystkim, witam Was na kanale Spotkanie ze Zbrodnią. Jeżeli interesują Was historie kryminalne, to bardzo dobrze trafiliście, rozsiądźcie się wygodnie i zapraszam do wysłuchania. O wow, dawno tego nie mówiłam, aż mi dziwnie. Dziś mam dla Was bardzo starą historię, bo sięga ona końca XIX wieku. Dziś pewnie będzie trochę krócej, ale wiecie, to tak na rozgrzewkę. Dobra, bez zbędnego gadania przechodzimy do sprawy. Jak ktoś jest ciekawy, to zostańcie do końca. Tam powiem kilka słów więcej, dlaczego mnie nie było. Historia, o której Wam dzisiaj opowiem, dzieje się w Stanach Zjednoczonych. Cordelia Brown urodziła się w roku 1854 w Missouri. Kiedy miała 18 lat, wyszła za mąż za dość zamożnego mężczyznę o imieniu Welcome Bodkin. Po ślubie urodziła syna, któremu dali na imię Beverly. Małżeństwo Cordeli i Welcome'a uznawano za dość dziwny układ, bo mogłoby się wydawać, że żyją trochę osobno, chociaż oficjalnie mieszkali ze sobą jako mąż i żona. Przed narodzinami syna mieszkali w Kansas City, ale przeprowadzili się po narodzinach syna. Jednak Welcome wracał czasem do Kansas w interesach i dużo czasu spędzał w San Francisco. Przejdźmy teraz do dżentelmena o imieniu John Pennington. John mieszkał w Dover w stanie Delaware, gdzie mieszkał ze swoją żoną i dwiema córkami. John był również byłym kongresmenem, to tak w ramach ciekawostki, no ale można się domyśleć, że w tamtych czasach bycie kongresmenem to był taki prestiż. Nie mówię, że teraz to nie jest prestiżowa posada, no ale jakby wiecie, o co chodzi. Jedna z córek, Mary Elizabeth, zakochała się z wzajemnością w Johnie Danningu. Tym samym pobierając się 12 lutego 1891 roku, po ślubie przeprowadzili się do San Francisco, żeby rozpocząć wspólne życie, a John znalazł tam pracę. Rok później urodziła im się córka, czyli z pozoru rodzinka jak z obrazka. No i pewnego dnia, jadąc na rowerze do pracy, przejeżdżał przez park Golden Gate, kiedy jego oczom ukazała się piękna niewiasta siedząca na jednej z ławek. Zatrzymał się więc i zaczął z nią rozmawiać. Wydawała się kilka lat starsza, ale był nią totalnie zauroczony, więc nie przeszkadzało mu to w zupełności. Jak możecie się domyślać, tą kobietą była Cordelia Bodkin. John zaczął się żalić Cordeli, że 4 lata temu ożenił się, ale po przeprowadzce i narodzinach córki między nim a jego żoną zaczął się psuć, że jego żonie nie udało się tu jeszcze zaklimatyzować i w ogóle jest do dupy. John i Cordelia zaczęli się regularnie spotykać, a wkrótce potem stali się dla siebie kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. Początkowo osiedlowy monitoring, a.k.a. sąsiedzi, podejrzliwie patrzyli na tę dwójkę, ale z biegiem czasu do tego przywykli. Cordelia była towarzyska i lubiła chodzić na imprezy, więc po czasie wprowadziła Johna w towarzystwo. No i wtedy John, że tak powiem, zszedł na złą ścieżkę. Ścieżkę melanżu. Pił zdecydowanie za dużo, uprawiał też sport, jakim jest hazard. Ta dwójka była bardzo dobrze znana na jednym z torów do wyścigów konnych, gdzie John mógł oddawać się nałogowi hazardu. W 1898 roku John stracił swoją pracę po tym, jak ukradł 4000 dolarów, a na tamte czasy to była ogromna suma, bo wartość 4000 dolarów wtedy to tak jak ponad 130 tysięcy dolarów dzisiaj, a ukradł te pieniądze, żeby spłacić swoje długi hazardowe. No dobra, ale pewnie zapytacie, co z Mary Elizabeth? W związku z tym, że to był jeszcze XIX wiek, kobiety nawet nie miały praw wyborczych, a co dopiero prawo głosu w związku, więc zdecydowana większość kobiet trzymała buzię na kłódkę, nawet jak mąż zdradzał. Ale nie Mary Elizabeth. Któregoś dnia stwierdziła, że ma tego dosyć, spakowała manatki, wzięła dziecko pod pachę i wróciła do domu rodzinnego, do Dover. W tym samym czasie Cordelia przeprowadziła się na Gary Street,
John przez to, że nie miał pracy, nie miał też funduszy na mieszkanie w ładnym domku w Kalifornii, więc postanowił wynająć pokój w tym samym budynku, w którym zamieszkała Cordelia. Ich związek trwał nadal. John nie miał dużo pieniędzy, bo był bezrobotny, więc Cordelia go, że tak powiem, sponsorowała. Cordelia brała pieniądze od swojego męża, więc w sumie wychodzi na to, że mąż sponsorował kochanka żony. No cóż. John jednak nie chciał być darmozjadem, więc stwierdził, że musi wrócić do pracy. W marcu 1898 zaoferowano mu zadania reporterskie w The Associated Press, żeby relacjonować wojnę hiszpańsko-amerykańską z Kubą i Portoryko, co miało oznaczać, że musi opuścić San Francisco i wyjechać do Portoryko. Kiedy powiedział Cordelii o swoich planach, wkurzyła się i próbowała zniechęcić go do wyjazdu. Próbowała namówić go, żeby znalazł sobie pracę na miejscu. Jednak John był bardzo podekscytowany na myśl, że miałby pracować przy takim projekcie. Tęsknił też za żoną i córką, więc poinformował Cordelię, że po zakończeniu pracy planuje pojechać do Delaware, żeby je odwiedzić i spróbować się pogodzić. Finalnie John postawił na swoim i wyjechał do pracy do Puerto Rico. Cordelia przyszła w dzień jego wyjazdu na przystań, żeby się z nim pożegnać. Było jej bardzo przykro, ale nie mogła go zatrzymać. Zastanawiała się wtedy, czy jeszcze go kiedyś zobaczy, bo nie chciała go stracić. John wyjeżdżał najpierw do Puerto Rico, potem miał zamiar pojechać do Dover, które było prawie 3000 mil dalej, więc Cordelia zaczęła się zastanawiać, co by tu zrobić i Cordelia pomyślała, że przecież John nie wróci do San Francisco tylko z powodu żony, więc wysłała anonimowy list do Mary Elizabeth, w którym napisała, że jej mąż ma kochankę, która jest bardzo inteligentną, ciekawą i atrakcyjną kobietą. List podpisała coś w stylu od przyjaciela. Mary Elizabeth otrzymała list, przeczytała go i włożyła do szuflady, jak gdyby nigdy nic. Ale okazało się, że to był jedynie początek szalonego planu Cordelii. Nie wiadomo, czy Cordelia sama obmyśliła ten plan, czy inspirowała się sprawą Christiny Edmonds z Wielkiej Brytanii z 1871 roku, ale plan był bardzo podobny. Być może się inspirowała, no ale tego już nigdy się nie dowiemy. 31 lipca Cordelia poszła do apteki, gdzie kupiła arszenik, po czym poszła do sklepu ze słodyczami i kupiła pudełko czekoladek. Już połączyliście kropki? Cordelia jeszcze poprosiła panią ekspedientkę, żeby nie napełniała pudełka do końca, bo chce dorzucić do opakowania trochę słodyczy domowej roboty. 4 sierpnia poszła na pocztę i wysłała czekoladki do domu Mary Elizabeth. Swoją drogą ciekawe, skąd miała jej adres. Paczkę czekoladek podpisała: pozdrowienia dla ciebie oraz dziecka, pani C. Mary była bardzo szczęśliwa, że otrzymała taki prezent. Miała wielu przyjaciół w Kalifornii, więc nie wiedziała, od kogo może on być. Ale mimo wszystko uważała, że to bardzo miłe, że po czasie jej przyjaciele o niej pamiętają. 9 sierpnia 1898 roku rodzina Penningtonów jadła razem kolację. Był to ciepły letni wieczór, więc potem wyszli na ganek. Mary otworzyła pudełko czekoladek i zaczęła częstować rodzinę. Jej ojciec nie chciał się poczęstować, za to jej siostra Leila bardzo się ucieszyła z takiego podwieczorku. Siostry spędziły na ganku cały wieczór rozmawiając, a przy rozmowie zajadały się czekoladkami. Wkrótce potem obie zaczęły się źle czuć. Koło rezydencji rodzin Penningtonów przychodziły dwie kobiety, które zagaiły do sióstr. Po krótkiej rozmowie Mary poczęstowała te kobiety czekoladkami. Kobiety później skarżyły się na skurcze żołądka i wymioty. W nocy Mary Elizabeth i Leila zaczęły się czuć coraz gorzej. Ich bóle brzucha stawały się nie do zniesienia.
Dwa dni później, 11 sierpnia, Leila zmarła, a jej siostra Mary Elizabeth umarła dnia następnego. Autopsja wykazała, że przyczyną śmierci obu pań było zatrucie arszenikiem. Dzieci i te dwie kobiety, które przechodziły, zjadły niewielką ilość czekoladek, więc w tych czekoladkach nie było dawki śmiertelnej. Ojciec Mary porównywał pismo z notatki dołączonej do czekoladek oraz do listu, który został wysłany do Mary kilka miesięcy wcześniej. Charakter pisma był zgodny, więc pan Pennington przypuszczał, że obie przesyłki były wysłane przez tę samą osobę. Pozostałe czekoladki oddano do badań i zostało potwierdzone, że zawierają dużą dawkę arszeniku. Wysłano telegram do Johna, który w dalszym ciągu przebywał w Puerto Rico. Kiedy dowiedział się o śmierci Mary, od razu przyjechał do domu Penningtonów. Kiedy sprawdził ten anonimowy list i liścik dołączony do czekoladek, od razu rozpoznał pismo Cordeli. Wtedy przypomniało mu się, że kiedyś mówił jej, że jego żona bardzo lubiła czekoladki. Wspominał jej też o przyjaciółce rodziny, pani Cor Bailey. I to prawdopodobnie dlatego do czekoladek została dołączona notatka z podpisem pani C. W śledztwie koroner orzekł, że obie kobiety zmarły z powodu zatrucia arszenikiem pochodzących z czekoladek wysłanych z San Francisco. Departament Policji w Dover skontaktował się z policją w San Francisco i poproszono o zbadanie sprawy. Dodatkowo dwóch policjantów pojechało do San Francisco, żeby osobiście wręczyć dowody tamtejszej policji i przeprowadzić śledztwo. Cordelia natomiast znów przeprowadziła się do domu w Stockton z jej mężem i synem, ale nie pomieszkała tam za długo, bo policja zawinęła ją do aresztu w San Francisco. Cordelia oczywiście zaprzeczyła, kiedy spytano ją, czy to jej sprawka, więc policja musiała znaleźć więcej dowodów na jej winę. Śledczy postanowili przeszukać mieszkanie, w którym mieszkała przed przeprowadzką i znaleźli tam kilka kawałków pozłacanego papieru pieczęciowego, na którym było widać znak sklepu ze słodyczami. Poszli więc do tego sklepu i dwie ekspedientki zidentyfikowały Cordelię. Mówiły, że na pewno ona kupowała od nich czekoladki. Jedna z ekspedientek powiedziała też, że kobieta poprosiła, żeby dało jej pudełko bez etykiety z nazwą sklepu oraz żeby pudełko nie było do końca wypełnione czekoladkami. Następnie sprawdzono listy, które Cordelia wysyłała do Johna. Eksperci od pisma ręcznego jednoznacznie stwierdzili, że pismo z listów do Johna oraz te dostarczone do Mary Elizabeth pisała ta sama osoba. Pracownik apteki również zidentyfikował Cordelię i potwierdził, że kupiła ona arszenik. Zapytana o to, po co jej ten arszenik, odparła wtedy, że musi wybielić słomkowe kapelusze. Pan aptekarz powiedział, że są inne, bardziej skuteczne i mniej niebezpieczne metody, ale Cordelia postawiła na swoim i kupiła tę truciznę. Cordelia została rozpoznana też przez pracownika poczty. Pan z poczty nazywał się John Dunningham i zdziwił się, kiedy kobieta przyszła nadać pocztę do Johna Dunninga, bo po prostu skojarzył imię i nazwisko kochanka Cordeli ze swoim własnym. Kolejny świadek spotkał Cordelię w Stockton 27 lipca. Cordelia pytała się świadka, w jaki sposób różne trucizny wpływają na ludzkie ciało oraz czy będzie musiała podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem, wysyłając paczkę listem poleconym. No, Cordelia nie była zbytnio dyskretna ani sprytna. Władze Delaware wysłały dokumenty ekstradycyjne, ponieważ chciano przeprowadzić rozprawę sądową w tamtejszych sądach, ale prawnik Cordeli twierdził, że wszystkie dowody były jedynie poszlakami i nie było takiego jednego niezbitego dowodu, że to faktycznie ona wysłała tę paczkę z trucizną, więc nie ma też wystarczających powodów, żeby ją sądzić. Sąd ostatecznie zdecydował o rozprawie w San Francisco.
Cordelia Bodkin została postawiona w stan oskarżenia 28 października 1898 roku, a 9 grudnia 1898 roku odbył się proces. Cordelia podczas procesu próbowała się oczywiście bronić. Powiedziała, że zakupiony przez nią arszenik był sproszkowany, a arszenik w czekoladkach był krystaliczny. Przedstawiła też alibi na daty zakupu czekoladek. Jednak według sądu nie były to wystarczające dowody na niewinność Cordelii. I tak Cordelia Bodkin została uznana winną 2 zarzutów morderstwa 1. stopnia, ale z jakiegoś powodu dostała dożywocie, a nie karę śmierci. Co ciekawe, prawnik Cordelii odwołał się później od wyroku skazującego, który ostatecznie został unieważniony z powodu błędu proceduralnego. Zarządzono więc drugi proces, który rozpoczął się w lipcu 1904 roku, a w sierpniu tego samego roku ponownie uznano ją za winną i ponownie skazali na dożywocie. I tu mamy kolejny fikołek. Jednak te 100 lat temu było totalnie inaczej niż jest teraz, bo teraz taka akcja rozniosłaby się echem na cały świat i prawdopodobnie wiele osób straciłoby pracę. Mianowicie, Cordelia jako kobieta zaradna uwiodła sobie kilku strażników, którzy wypuszczali ją na kilka godzin, żeby sobie mogła pochodzić po ulicach San Francisco. Pech chciał, że podczas jednej z takich wojaży została zauważona przez sędziego, który uczestniczył w jej procesie. Następnego dnia sędzia poszedł do więzienia, żeby dowiedzieć się, dlaczego osadzona od tak sobie zwiedza miasto, jak gdyby nigdy nic. Oczywiście wszyscy temu zaprzeczyli, że Cordelia wyściubiła chociaż nos spoza bramy więzienia, więc sędzia z braku dowodów nic z tym nie zrobił, bo nie mógł zrobić. Ach, zapomniałam jeszcze wspomnieć o tym, że jej mąż wystąpił rozwód, oczywiście, z racji tego, że trafiła do więzienia za tak okrutne przestępstwo. Cordelia siedziała w jednym więzieniu do 18 kwietnia 1906 roku, ponieważ tego dnia było trzęsienie ziemi, które zniszczyło więzienie, w którym przebywała, więc została przeniesiona do więzienia stanowego. W trakcie odsiadki ludzie, których kochała, zmarli. Zmarł John, jej matka, siostra, jej były mąż, a nawet jej syn. Te wydarzenia doprowadziły ją do nieciekawego stanu psychicznego. W 1909 roku zaczęła cierpieć z powodu depresji. W lutym 1910 roku złożyła wniosek o zwolnienie warunkowe, co oczywiście zostało odrzucone, a zdrowie Cordelii znacznie się wtedy pogorszyło. Miesiąc później, 7 marca 1910 roku, Cordelia Bodkin zmarła w swojej celi w wieku zaledwie 56 lat. I tu dochodzimy do końca dzisiejszej historii. I cały czas z tyłu głowy siedziała myśl, że kurczę, nie wyobrażam sobie, jak czuli się rodzice Mary Elizabeth, kiedy stracili 2 córki jednocześnie i co musieli czuć, dowiadując się o motywie morderstwa. Na pewno to było dla nich bardzo, bardzo ciężkie. A co się działo ze mną? W zasadzie nie będę was zanudzać. W skrócie musiałam swoje odchorować, a podczas choroby nie miałam siły ani nastroju na tworzenie dla was kontentu, ale już jestem i trzymajmy kciuki, żeby choroba nie powróciła. I to już wszystko, co dla was dzisiaj przygotowałam. Dajcie znać, czy może słyszeliście o dzisiejszej sprawie i koniecznie też dajcie znać, co myślicie na temat tej historii. Tymczasem dziękuję wam bardzo za wysłuchanie, zapraszam też do sprawdzenia moich poprzednich odcinków, a teraz życzę wam miłego dnia, czy też wieczoru i do usłyszenia. Pa, pa!